Chwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco witam wszystkich w naszej świątyni w tym uroczystym dniu, w którym wciąż chcemy świętować niepodległość naszej ojczyzny, ale chcemy uczynić to w sposób wyjątkowy z najmłodszymi, wpisując się w tę najpiękniejszą tradycję śpiewania piosenek patriotycznych. 7 listopada jury w składzie pani Małgorzata Lasota, Gabriela Stańdo i Marcin Mogiła. To jury bardzo profesjonalne, dodam, związane z Akademią Muzyczną w Katowicach, wyłoniło laureatów dzisiejszego koncertu. Będę ich przedstawiał po kolei przed wykonywanym utworem. Oni sami jeszcze nie wiedzą, jakie miejsca zdobyli, którą nagrodę, dowiedzą się o tym w trakcie koncertu, albo prawie nie wiedzą, ale zakładam, że nie wiedzą. Dowiedzą się o tym dzisiaj. Najpierw pragnę bardzo gorąco powitać obecnych wśród nas zaproszonych gości. Witam najpierw kombatantów i żołnierzy. Bardzo gorąco z terenu gminy, nie tylko gminy, z terenu naszego powiatu, ze Sławkowa, którzy przybyli dzisiaj i odpowiedzieli na to zaproszenie. Drodzy kombatanci i żołnierze, to wam chcemy dedykować ten dzisiejszy koncert. Witamy was bardzo gorąco. Witam bardzo gorąco władze samorządowe naszej gminy z panem wójtem Krzysztofem Dudzińskim, tam panią dyrektor Centrum Kultury, dyrektor i pracowników Centrum Kultury imieniu Marii Kłonowskiej, którym bardzo dziękuję już teraz za wielką pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego konkursu. Witam obecnych kapłanów, którzy wierzę, że są gdzieś, bo choć może się pochowali, zapraszamy ich także tutaj bliżej do nas. Witam sponsorów nagród tego konkursu. Nagród dla laureatów. Nie będę ich wymieniał w tej chwili, dlatego że będę ich wymieniał w momencie, kiedy będą przekazywać swoje nagrody właśnie laureatom. Dziękuję tym sponsorom, którzy ufundowali także dzisiejsze nagrody. Dziękuję restauracji Sorento za obiad dla komisji konkursowej. Posilili się cały dzień, owocnie pracowali. Szczególnie gorąco witam w naszej świątyni wszystkich laureatów i ich opiekunów, bo to oni są głównymi bohaterami tego dzisiejszego naszego parafialnego wieczoru. Są z nami dzieci ze szkoły podstawowej, które za chwilę zobaczymy. Są także młodzi z liceum ogólnokształcącego, z grupy rekonstrukcyjnej, którzy będą nam tutaj robić piękne tło i przy ołtarzu. Myślę, że pora rozpocząć nasze świętowanie. Pana Grzegorza proszę tylko, żeby się usunął całkowicie na chwilę ze sprzętem. Jasne. Potem oddamy tutaj pole. Jeśli jesteśmy gotowi. Thank you.
To była Lenka Mitas ze szkoły podstawowej w Dobieszowicach. Ja zaproszę tutaj pana... Lenko, nie odchodź jeszcze, poczekaj tutaj na mnie. Zaproszę jednego z panów z kombatantów tutaj. O wręczenie będę prosił tej nagrody laureatce wyróżnienia w tej kategorii wiekowej. Lenka Mitas. Ja myślę, że wszystkie występy są bombowe, dlatego każdy też w prezencie od pani Bożeny z góry otrzymuje taką piękną bombkę z pięknym polskim orłem. Niech ona zawiśnie na waszych choinkach. Proszę bardzo. Musimy szanować nasze młode damy, które są dość cienko ubrane. Dlatego dziękujemy już naszym ułanom i ich towarzyszkom gorącymi, ciepłymi oklaskami. Oni tylko w krowie poloneza chodzą teraz, od kilku dni. A my zapraszamy tutaj na widownię, czy na przedołtarz, tutaj na przeddekorację grupę rekonstrukcyjną młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Idą właśnie przez środek. Przywitajmy ich także bardzo ciepło. W ten sposób cały czas będziemy mieć odrobinę historii tutaj razem z nami. Ja chciałbym zaprosić laureatkę drugiego wyróżnienia w kategorii przedszkola. Jest to Zuzia Sałakowska. Bardzo proszę też w tym momencie państwa Teresy i Mariana Odiasu o przekazanie Zuzi swojej nagrody. Dalej na kot góra, lub będzie w porzuć budki.
Ja tylko chcę powiedzieć jedno, że Zuzia w ostatnich dniach zmieniała utwór, bo było 3 razy wojenko, wojenko na przesłuchaniach. Trzeba było zmienić i Zuzia w ciągu 2 dni nauczyła się nowej piosenki. Tym większe brawo. Drodzy Państwo, przechodzimy do laureatów 3. nagrody. W kategorii przedszkola 3. miejsce wyśpiewała Malwina Stempel z przedszkola w Sławkowie. Zapraszamy ją. Sponsorem nagrody dla Malwinki jest sponsor anonimowy, dlatego jestem proszony o przekazanie tej nagrody z wielką radością do czynu. W kategorii szkoły podstawowe jury przyznało 2 równorzędne 3. nagrody. Laureatem 1. z nich jest Bartosz Kłys ze szkoły w Dobieszowicach. Zapraszam. Zaśpiewa teraz piękny utwór Historia Polska. Tutaj, tutaj, tutaj.
Czeka jeszcze. A ja zapraszam przedstawiciela Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław o wręczenie nagrody. Drugą równorzędną, trzecią nagrodę. Coś mi się pokryło. Drugą, trzecią. Nagrodę w kategorii klasy 1-3 szkoły podstawowej zdobyła Martyna Główka, która zaśpiewa dla nas utwór Dziś idę walczyć mamę. Zapraszamy. Przechodzimy do kategorii nieco starszej, kategorii klasy 4-6. Trzecie miejsce wyśpiewała Emilia Kańczuga. Zapraszamy. Zaśpiewa dla nas utwór Serca w plecaku.
Witamy Cię gorąco. Równorzędną trzecią nagrodę w kategorii dzieci szkoły podstawowej klasy 1-4-6 wyśpiewała Ola Hartabos. Zapraszam.
właśnie dziś patrzy w mroczną mgłę. Trzecie miejsce w kategorii gimnazjum wyśpiewała Natalia Lewandowska, śpiewając piękną piosenkę Panie Generale. Niestety choroba ją smogła i dziś nie może być razem z nami, ale bardzo proszę panią opiekun o odebranie dla niej nagrody. Trzecie miejsce w kategorii licea i starsi wyśpiewała Aleksandra Bystroń, prezentując nam utwór Katyń. Zapraszamy. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg.
Kaiser Jakubowski. Przechodzimy już do laureatów miejsc drugich. I tak w kategorii przedszkole, miejsce drugie, wyśpiewała Karolina Siudyka. Zapraszam. Jest? Jest. Już. Mam wiadomość, że za chwilę będzie. Dlatego może przejdziemy do kategorii klasy 1-3. Niestety nie przejdziemy, bo tę nagrodę wyśpiewał w tej kategorii Kajetan Widzisz ze Szkoły Podstawowej w Sławkowie, który także jest chory i nie mógł dzisiaj do nas dotrzeć, choć bardzo, bardzo mu było z tego powodu smutno. Więc zapraszam panią opiekunkę, by przekazała mu przygotowaną i zdobytą nagrodę. Thank you.
większą przyjemnością pozwolę sobie wręczyć nagrodę Karolince w imieniu anonimowego sponsora. Kategorii Szkoła Podstawowa klasy 4-6 drugie miejsce wyśpiewała Wiktoria Siudyka. Zapraszamy. Ze stroju wynika, że chyba siostry. Tak? Że już ochota wola, różano posoka, dziewczęta spod parasola, żołnierski włożył strój, błękitna chustka marzenie, w koszyku ubrana dwa i zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej zwierce, Warszawa se broni, walka trwa, o wolność, o honor. Tam poczta broni się, zbliży się sanitariuszka, walczymy, kocham cię. I tylko czasem płonie słowa jakiegoś strzel. On z batalionu Zośka, a ona kto to wie. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej skręce, Warszawa se broni. Proszę przedstawiciela grupy kapitałowej ZGH o wręczenie nagrody. Drugie miejsce w kategorii gimnazjum wyśpiewała Zofia Kolesińska, śpiewając utwór Nie wstydź się mówić Polska. Zapraszamy.
Kolejne drugie miejsce w kategorii licea i starsi wyśpiewała Natalia Palik. Zapraszamy. Już się rozbiera, nie spodziewała się. Zaśpiewała piękną piosenkę Warszawa na i również ją dziś usłyszymy. Show.
Galerię Bukacką i proszę o wręczenie nagrody. Cieplej, coraz bardziej gorąco, bo to przed nami ostatnia grupa zwycięzców, a więc laureaci pierwszego miejsca. Jako pierwsza zaprezentuje się nam najmłodsza zdobywczyni pierwszego miejsca, Emilka Marcjan w piosence Wojenko, Wojenko, a towarzyszy jej tata. Kieszeni, pamiątka letniego dnia, gdzie w
ciszę przerywa tam, nie wolę rozrywa granat i błyskawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni, wyszli do dwie Filipinki. Zapleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej skierce. Warszawa się broni, walka trwa, o wolnością honoru gra. Do obrony dziewczyno kochana, do obrony chłopaku mój. Wtedy wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Dziękuję. Dziękujemy. W kategorii szkoła podstawowa klasy 4-6 wyśpiewała Sonia Fiedor z Dobieszowic. Dzień dobry. Lecz tę, co wiecznie spod niesioną głową.
szalę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama nie zdobytym bało, przeciwne losy stałością zwycięża, lecz tę, co sama nie zdobytym bało, przeciwne losy stałością zwycięży. Lecz nie przestańmy czcić litości swoje, przechowywać ideał w czystość. Do nas należy dać się moc zbroje, bo z kraju marzeń przeszły rzeczywistość. Do nas należy dać się moc zbroje, bo z kraju marzeń przeszły rzeczywistość. Nie przestańmy czcić litości swoje i przechowywać ideał w czystość. Do nas należy dać się mocy zbroje, bo z kraju marzeń przeszły rzeczywistość. Do nas należy dać się mocy zbroje, bo z kraju marzeń przeszły rzeczywistość. Zadaję pytanie, czy wrócę?
guzik z kieszeni munduru. Zrywam sztandar mych marzeń i ściskam ten guzik z kieszeni munduru. O, prawdę ci kiedyś powiem.